apa namanya? Yang kuning biru. Apa itu? Damian atau bukan? Apa namanya? Ya kan? Ini senananya pendek, kalau itu panjang. Ada pendek? Ini pendek? Ini? Oh, tapi ibu lebih pink besar. Suka. Lebih besar ya. Coba ini gini. Senananya segini. Lebih tenang. Ini juga. Lebih tenang. Bagus ya? Bo aku ciebie dulu, ja? Ja. Jak na początku sobie myślałeś o tym koncercie? Ja sobie myślałem, że... Pierwsze sobie myślałem, że... Nie wiedziałem, co się mam myśleć. Jak są pierwszy raz widział te ibu-ibu, jak nosia piżamu. Tak sam sobie myślał, że to jest... Czy to nie jakiś żart, nie? Albo... Że to tylko ta jedna ibu, albo tak. I potem jak już ich widziałem za dużo, jak już sam ich wiele widział, tak... Sam pochopił, że to jest normalne tu, nie? Że to się da, że jest to beżne. A tak myślałem, że... No to jest bardzo dziwne, nie? Że... Dlaczego nie nosi piżamu wąku i potem w czym spia? W innej piżamie, albo też w tej samej. I... No, że to trochę dziwne, a że ja zacznę nosić tu piżamu, a że oni potem zaczną myśleć, że o, dlaczego on nosi tu piżamu, że... Jak to nie jest normalne, nie? A ja potem się uświadomię, o, poczekaj, ale ja też nosię piżamu. A tak zacznę rozmyślać nad tym, że skres to, co ja robię, oni zaczną rozmyślać nad tym, co oni robią. Zamyślałem, że tak będzie. Ale to... No tak nie. Że, to bardzo miałeś... Że tak... Że im, jako, że zrkadło, wiesz, im nastawim, że aha, pozri się na seba, skrz mnie, a że można... No nie, że ci to zmieni, albo nie zmieni, albo dobre, albo złe. Można, że tylko się zamyśli, że... Bo może wcześniej nie rozmyślali nad tym, nie? Także można troszkę porozmyślać, że co to znamiona, czy jest to w pochodzie, a tak. I dla mnie to bardziej było tak, że na początku było dziwne, ale później to było tak, że no czemu nie? W sensie, one mogą chodzić w piżamach, a to czemu na przykład w Europie nie można? Że co to takiego dziwnego? Oblečené to furté pyžamo. A ono sa stiažovalo. Môžem nosiť to aj pre dievčatá. Čiže ak budeš chodiť do varom, kde to nemôžeš? No nie dlatego, že pyžamo, dlatego, že to dá dievčat. Dla kobiety. Ale čo mám na čele? Vy mám tu
czoło, no to czoło. Kamu czoło czoło. No a ty Indonezjanie? Tak oni sa iba pýtali, že prečo nosíš pyžamo? Aha, dobre. Alebo že či máš rád pyžamo, že či to je také pohodlné, alebo prečo? Hej. Jeden bol ten gosť, nie, čo sa ma pýtal, že či sú dalama disiny, že či už som tu dlho, že už som taký, ne, tak oblečený, jak lokál. A iní boli, no, že to nie, že to dla kobiet, že to ty by si nemal, alebo dla anák, dla detí, ne, že... Ale nie, že ty by si to nemal nosiť preto, lebo pyžamo sa nenosí, ale buď, že by si to nemal nosiť, lebo to není pre mužov, alebo že tylko, no, dobre, že to nosíš, možno, že ja neviem úplne prečo, ale... V konečnom dôsledku mi to je jedno, to je viac menej v poriadku, nie? A mne sa zdá, že tam to bolo najmenej najviac neobvykle, lebo to bola taká strašne high culture, ne? I potom ten dalang mi ani ruku nepotriasol. Každý išiel za ním, ktorý ma kasí, ktorý ma kasí. A ja som sa hanbil, ne? A on tiež mi nedal ruku. To sa tak cíti. Ona mňa pozrela, že hej, či ne? Ale no, radšej ne. A mne dneska tiež, jak som kupoval ten zosilovač, tak sa ma Ibu pýtala, že... Hej, že prečo to nosím, že to je untaktidu, ne? Že to je na spanie. A ja hovorím, že... No hej, že na spanie, ale...
Że tu na to môžem nosiť aj tak, iba normálne, nie? A ona, že nie, že to iba na spanie. Ja, že no dobre, ale ja už som videl ľudí, čo to nosia tak bežne ako cez deň. A ona, že nie, ja som v živote nikoho tak nevidela. A potom ešte, že ma videla v televízii. Vážne je, že ma tam pustili v pyžame. Pozvolili, ani to nebol žiaden, nič vážne. Nie. Ani som nemusel s niekým bojovať. Nie, nebolo napríklad žiadneho kostým dizajnera. Ale pýtala sa ma teta, že či už sa dá si ab bulom. Či už som pripravený na natáčanie. Ja že hej. A že oh. Taká trošku sklamaná bola, ale nepovedala, že no dobre, tak musíš sa prezliesť, len taká, že aha. Takže tu naozaj budeš mať to pyžamo oblečené. Že hej, no dobre. Je pravda, že nikto iný tam pyžamo oblečené nemal. Ale mali tam oblečené vojenské uniformy. Maybe you need to put something on your teeth. So we don't follow the regular VIP. It's VIP entrance. Oh, we can enter to there. Yeah, boleh di sana, di sana. Nikde nebolo tak, že by ma nepustili kvôli tomu, že mám pyžamu. Nebolo to až také divné. V konci nebolo to... Nie, že vo bule divné. Takto, lebo skrz to, že ja som bule, nie? Cudzinec. Tak všetci na mňa pozerajú. Tylko dľa to, že mám inú kožu. Tak. A iné vlasy. No tak. No teraz tiež na mňa pozerali. Ja neviem, či viacej, či menej. A v takých reakcii nebolo u Indonézijčíkov, nie? Nebolo. Tylko od bule. Od cudzincov. No lebo pre nich je to také divné, jak i pre nás, nie? Že ľudia nosia pyžamo. No a jak ja som si to obliekol, tak oni... Ešte dvakrát tak nezvykle to bolo pre nich, lebo že... No, chápem, dobre, Indonézenia si to obliekajú, lebo tu je všetko možné. Ale prečo si to on oblieka, keď on dobre vie, že to sa neoblieka takto? Tak to si predstavím, že oni ešte viac boli z toho vyvedení z miery. Ale myslíš, že ľudia by v Európe coś mówili? Komuś, kto podľa mňa by som v Európe dostal popisku. Na pewno by ťa nevpustili do kostiola. No nikde by ma nepustili. Miałbyś problém na lotnisku. Všade by som mal problém s tým. To by bolo také až provokatívne. Nie? Lebo to robím preto, lebo to robia aj iní ľudia. Nie preto, lebo to je môj originálny nápad. No tak. To je preto, že to je taký nejaký sociálny aktivizmus. Taký... Široko nepochopený. Široko nepochopený. A možno, že nie. Tak nejaký efekt to má. Čo ja viem, veď koľko ľudí ma denne vidí? 1000? Ja neviem, veľa ľudí stretneš. Tu je dužo ľudí.
dużo ludzi, ale nie każdy tak zwróci uwagę. Tak, no, ale prawie już, keď ma vidí tisíc ľudí, ja neviem, koľko ľudí ma vidí, a z tých jeden možno si dačo pomyslí, tak to je spoko. Sebentar ya, itu dulu.